Witam Was tutaj, cześć, cześć, Sąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze City Skylines PlayStation 4 Master Transit, Green Cities, Park Life, Industries i Campus. No i oczywiście Downtown, ale to już nie będziemy nazywać tego jako taki osobny DLC duże. O, tu jakiś koleczek widzę. Tak czy siak, jesteśmy w naszym kuleczkowo wielkim, gdzie zaczniemy sobie od wystartowania tej rakiety, ponieważ ona tutaj czeka już bardzo długo na wystrzelenie. A każdy wystrzał oczywiście przyciąga tutaj też dużo ludzi. O, widzimy. Jest trochę tych ludzi. Nie wiem, gdzie oni tam siedzą, ale... O właśnie, a potem macie muzyczki świąteczne. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra. Odlatujemy. Na tle naszego miasta, o, tam mamy Ford nasz, Ford Piątek i inne rzeczy. A możemy na dzisiaj sobie tak zetknąć. No, nie wiem, bez przesady. I śmieciarki normalnie działają, a tu rakieta sobie poleciała. Leci. I nie ma. No, może trochę za dużo, że nie ma, ale... No, tak. Zobaczmy smog. No i proszę bardzo, nasza rakieta wspaniała poleciała. Nie wiem, jak ona się nazywała. Nazywała się Aviso 4. Okej, dobrze. Ludzie jeszcze oglądają. I teraz przechodzimy do tego dzisiejszego odcinka. Ponazywałem odcinki, pomiędzy odcinkami zrobiłem parę rzeczy. Tak, ten węzeł mam już narysowany. Mam już wszystko zrobione co do tego węzła. Jedyne, czego nie mam, to czasu. Muszę podpiąć VR i w nich to zszczepię. Kolejne, czego zrobiłem, to tutaj przebudowałem ten nasz dworzec. Dzięki czemu... Dworzec, tak, to już właściwie jest dworzec, bym powiedział wam, jeżeli chodzi o naszą kolej jednoszynową. Chociaż on i tak się zmieni, bo tak jak teraz... Wszystkie pociągi stąd jadą tu bezpośrednio. Tu się zatrzymują i później wjeżdżają tu. To się zmieni, ponieważ część pociągów stąd... Tak, pomijając to, że tu powinien być pit stop na zoo, bo na Warszawa zoo. Powinien być pit stop, przynajmniej z tym, że część powinna się na pewno też tutaj zatrzymywać, ale tutaj jest akurat mało ludzi korzysta z tego. To stąd będzie sobie tu jechać i tu później, jak zrobimy ten węzeł, może nawet dzisiaj jeszcze coś tutaj pokręcimy przy tym, będzie wjazd tutaj do naszej dzielnicy. Ja wiem, że ona miała być taka cicha i w ogóle fajna. I będzie cicha i fajna, ponieważ ta kolej będzie jechać, prawdopodobnie sobie pojedzie tędy. Tu sobie wykręci i dojedzie sobie do naszego nowego dworca Warszawa, już Warszawa, kuleczkowo wielkie, to będzie, jak ona się będzie nazywać? Północ. Tak, to będzie dworzec północny. Jak widzicie, mam już tutaj przygotowane takie podstawowe rzeczy w postaci naszych torów, z wjazdy i wyjazdy, więc jakby coś, jak to będzie wyglądać, to oczywiście zobaczymy. Dodatkowo zacząłem już tutaj myśleć, ale to jeszcze będę myśleć dalej nad tutaj podłączeniem jeszcze tej jednej trasy kolejowej, którą będzie można wywalić. I będą nasze pociągi też tędy wjeżdżać, ale to jeszcze zobaczymy, jak dokładnie tutaj to wejdzie w końcu. Teraz się zastanawiałem, że tutaj jest w jedną stronę. Tak, tak. Moglibyśmy właściwie tutaj zrobić to w dwie strony, bo by było na pewno więcej ludzi korzystało z tego. Tak na szybko sobie zróbmy tutaj zjazd. Poczekaj. Tak, to teraz tutaj to tak ładnie zróbę, tutaj są te tory kolejowe. A, wywalmy kawałek torów. Czekaj, no powiedzmy, że gdzieś tutaj. I teraz tak. Ciach. I dobra, powiedzmy, że sobie gdzieś dojedziesz, no mniej więcej tutaj. Tak, widzę i to nie bardzo irytuje. Że tutaj jakoś mi się udało to zrobić o wiele lepiej. Tamtej strony. A chyba, że tak faktycznie to zrobimy, to będzie lepiej. Jest lepiej. Dobra. To tu mamy zrobiony zjazd. I teraz tak, tu sobie to musimy ulepszyć do większej, grubszej bańki. I teraz tak. I teraz weź tutaj wejść. No, widzę, że jest miejsce nawet i nie wyburzyliśmy żadnych budynków. To jest więcej niż sukces, bym powiedział dla was. Szczerze. To tak, stąd tu sobie dajemy krętą i tak, jeżeli ktoś przypadkiem zauważył, bo ktoś może patrzył uważniej, faktycznie zauważył, że mało coś odcinków Cities się pojawia, jest to związane z tym, że trochę kanał się zmienia.
Oczywiście spokojnie, żeby nie było. Nie będzie tak, że kiedyś na kanale, czy kiedyś może, wątpię, ale raczej też wątpię, że zabraknie City Skylines na tym kanale, bo to jest jednak mimo wszystko główna i przewodnia seria. W sensie, no pierwsza taki, jestem już z nim dosyć obeznany ładnie. Natomiast, no jest szansa, iż tak, będzie jej trochę mniej i że kanał się zmieni faktycznie trochę w serię warszawską. Jak widzicie, teraz trochę więcej jestem na dworzu, się kręcę tam, na jakieś konferencje prasowe chodzę, czy nawet teraz tak jak byłem w metrze. Więc trochę faktycznie się to zmieniło. Trochę się zmieni więcej jeszcze w nowym roku, natomiast jak to będzie dokładnie wyglądać, to jeszcze zobaczymy. Co jeszcze zrobiłem poza odcinkami? Puściłem tramwaje w końcu dookoła naszej linii i tutaj wpuściłem je na razie przez taki, tutaj ładnie mamy wjazd. Tu sobie wjeżdżają. No i dobrze, no i tu będzie... A, właśnie, to zapomniałem wam powiedzieć. Ten dworzec od dawna, dawien dawna się nazywał dworzec wschodni. Co oznacza, iż tutaj mamy dworzec południowy, a tutaj mamy dworzec zachodni. Lotnisko. Zanim, bo tu mamy akurat nasz CPL, który budowaliśmy bardzo długo. No, a tutaj mamy zyski. Nie wiem, jak to działa, zyski, ale nie, skąd są zyski? Jest zyski! Tak, tu będę to mógł jeszcze nawet niedługo pewnie podciągnąć. Tak, a tutaj mamy nasze wypoczynkowe miejsca dla nich. Stąd prawdopodobnie my to przeniesiemy, ten wjazd do tunelu, tak jak on. Prawdopodobnie my go tutaj faktycznie przerobimy, żeby było tak jak było kiedyś. Czyli będzie wjeżdżać gdzieś tutaj. I tutaj będą jakieś te tunele i będzie to się wszystko kończyć. Ale to jeszcze zobaczymy dokładnie, bo to, wiecie, to co jest teraz, a to co będzie za chwilę, to nie wiadomo. Ta seria też się niedługo niestety będzie kończyć. Ale to na szczęście niedługo. No ma, to tak, wracając do meritum, czyli tej dzielnicy, tu będzie dworzec, jak mogliście zauważyć z tego wszystkiego. Jeżeli tu mamy południowy, o co nie, to teoretycznie powinien być tutaj północny, ale to jest taki mały, wiecie, ja małych nie będę nazywać jakimiś wielkimi, więc tutaj sobie postawimy faktycznie dworzec północny, który to właśnie będzie podłączony z tą oto nitką kolejową. Tą, która się tutaj ciągnie, no i tutaj wjeżdża meritum do środka. Tu mamy oczywiście nasz dworzec centralny, który, jak widzę, nie został nazwany. Hańba. To jest hańba, przepraszam bardzo. Podaję ci chwilę. Słuchajcie, jeżeli to jest dworzec centralny, to wiecie, jak to się powinien, ta stacja się powinna nazywać. To jest dworzec centralny, to będzie... Kuleczkowo Śródmieście. A, po prostu napiszę Śródmieście. Dworzec Śródmieście. Wiecie, o co chodzi. Nawet mogę nawet zadać teoretycznie WKD Śródmieście. Dobra. Mamy to, więc teoretycznie teraz nasze pociągi będą nam mówić, gdzie jadą i to mi się o wiele bardziej podoba niż to, co było przed chwilą. No dobra, to tak, wracając do meritum. Tu mamy tam naszą trasę jedną, o tutaj pociągi jeżdżą, co prawda. Tu jeszcze będzie jedna, a stąd będzie jeszcze ten pociąg wyjeżdżać tu bezpośrednio, kolej jedna szynowa. I zrobimy jej tu bezpośrednią trasę bypassową, prawdopodobnie w przyszłości. Iż będzie tutaj sobie jeszcze jedną stację i tu będzie wjeżdżać do tego. No i tak, wracając do naszej dzielnicy, już się powtarzam, powiedziałem przed chwilą wracając, tu mają być tylko domki, jeszcze raz tylko domki. Więc tutaj sobie zaczniemy od takich, proszę bardzo, oto skromnych domków w tymże miejscu. Dalej sobie przyciągniemy je tutaj do naszej ścieżki i od tej ścieżki tu damy sobie też trochę sklepików, bo też się chcą budować, bo biznes tutaj by bardzo, bardzo nieźle będzie kwitnąć. Ogólnie rzecz powiedziawszy. Tak, tu mamy naszego druta i mi się wydaje, że ja go właściwie mogę, że mogę go właściwie wyburzyć. No, proszę bardzo, mogę wyburzyć, świetnie. I tutaj tak samo sobie już zdobię, aby się ludzie budowali. Tu nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej komunikacji, jak może zauważyliście przypadkiem. No bo ponieważ tutaj nie jest to niezbędne, tak. Dookoła mam tylko ring, taki ringo właściwie biur. No ale to wiem, wiadomo oczywiście dlaczego. Czy tutaj potrzebujemy jakichś parków? W teorii parki już nie są potrzebne, ale oczywiście wiadomo, jeżeli postawimy jakiś, to ludzie i tak będą się cieszyć. Więc sobie chyba tutaj postawię taki jeden. Oczywiście bardzo małe zadowolenie widzę. To się, no wiecie, jak my żyjecie obok projektu Eden, który nawet nie chce wiedzieć ile... No mało liczba. Liczba gości rzeczywiście jest mała.
Nie, nie, na pewno mają być włączone, ale... Czemu jest tak mało ludzi? Może komunikacja. No i właśnie przechodzimy tutaj do kolejnego projektu. Ponieważ w naszym mieście, może nie zauważyliście, ale turystyka nie kwitnie. I to jest rzecz, która mnie faktycznie irytuje. Bo nasze miasto zasługuje na turystów. I to naprawdę dosyć dużą rzeszę turystów, wręcz bym powiedział. I tak, zanim do tego przejdę, to my musimy sobie otworzyć tąże dzielnicę, właśnie skąd nasza rakieta wystartowała, dostajemy oczywiście pieniądze. Ona się teraz tu będzie produkować oczywiście na nowo, więc będą tutaj tiry przyjeżdżać i tak dalej. Natomiast coś, co jest bardzo ważne, to jest to, iż tu mamy prostą trasę kolejową pasażerską do naszego dworca. I ja to chcę wykorzystać. Tu mamy oczywiście naszą hydrauliczną część, oczywiście pompującą wodę. I ona zostanie prawdopodobnie przesunięta później tu. Cała. No bo wiemy wszyscy, chyba nie muszę wam tłumaczyć tak czemu. Więc tak, ja sobie teraz tutaj to poprzestawiam, podłączę to ze sobą tutaj, zrobię to połączenie i później zajmiemy się autobusami tymi, no wiadomo jakimi, i może nawet uda mi się postawić ten dworzec, ale tylko postawić, bo... No, bo jeszcze tu jest autostrada do dociągnięcia i to będę chciał zrobić w kolejnym odcinku, jak mi się uda. No, lecę. Widzę nas tutaj po krótkiej przerwie i jesteśmy z powrotem naszym tutaj... No, tak jak mówiłem, zrobiłem tutaj ten most kolejowy i tutaj też drogowy. Z parkiem po środku, co sądzę, że bardzo tutaj dosyć dużo dodaje. Dodatkowo, to nie jest tak, że tutaj sobie tylko to przebudowałem i wszystko fajnie. Wszystko fajnie, co sobie w ogóle wszystko działa. Nie, nie, to akurat jest bardzo trudne do zrobienia. Żeby wszystko fajnie się stacje i jeszcze wszystko działało. Nie, to bym wręcz powiedział, że to jest wykonalne, ale mniejsza z tym. To w sumie moglibyśmy... No a na razie to jest mały ruch, to tu możemy właściwie to zostawić. To sobie dodajmy tutaj. O, proszę bardzo. No a no i to się buduje. Zrobiłem park dookoła tego naszego. No będziemy mogli sobie jakieś jeszcze profity, jakby coś zrobić czy coś. Jedyne co faktycznie trzeba zrobić, to gdzie jest ten nasz park? Park jest tutaj. To zjedziemy sobie do piątaka za wejście. I kampania reklamowa. Może nie i park główny i żadnych atrakcji większych, ale kampania reklamowa powinna nam już trochę to pomóc. Jak tam budowa buduje się. Zmienimy nazwę na oczywiście Avizo 5. Niby nie było. A, było już Avizo 5. No to Avizo 6. Avizo 6, proszę bardzo. No i tak, jak widzicie, tutaj nasza ta część całkowicie dobrze działa. Tutaj jest jeszcze jedna ta część parku i to też całkiem nieźle tutaj sobie to wszystko, bym powiedział, działa. Natomiast tutaj mamy z kolei przejazd i tutaj tego jeszcze nie zacząłem robić. Tak, żeby nie było. To wszystko mam zamiar sekcję na to, kiedy zbudujemy oczywiście ten węzeł, tak? To jest jeden z planów. Natomiast drugi z planów to jest oczywiście tu. Będzie stacja kolejowa. Taki jest mój przynajmniej zamysł. Żeby tu zrobić stację kolejową, dojście od niej będzie od tej drogi, którą tu sobie właśnie przedłużymy. I właśnie tu są problemy. Bo możemy to zrobić na dwa sposoby. Tak, to jest na razie tutaj przestawione, ale to jest tak bardziej, żeby było. A nie, żeby działało. Jakby coś. Problem jest taki, że nie wiem, jak zrobić z tą autostradą, bo mamy dwie możliwości. Albo, tak jak tradycyjnie zazwyczaj, zostawiamy to po prostu, będzie tutaj przejazd, bo aktualnie widzimy, że jest faktycznie bardzo mały ruch. Co akurat jest dosyć dobrą wiadomością, będę szczery. Albo myślimy coś bardziej nad tym, żeby tutaj faktycznie zrobić, ale chyba sądzę, że nie powinno być jakiegoś nie wiadomo jakiego ruchu i faktycznie da się tu nawet, bym powiedział, zrobić przejazd przez to. Ewentualnie przejść. Nie, no już światło nie będę tutaj żadnych robić raczej. I tak, tą drogę sobie oczywiście dociągniemy, żeby tutaj wjeżdżała gdzieś wcześniej ona wyjedzie prawdopodobnie. Bo jak tak tutaj wjeżdża, to trochę mi się zakłóci z całą koncepcją tego, jak to właściwie wygląda. I tak, tą drogę oczywiście tutaj, ten co jest ten wyjazd, on tutaj zaraz zostanie wywalony, ponieważ on będzie gdzieś tutaj albo jeszcze dalej, ponieważ tu jest ten nasz węzeł będzie postawiony, w sensie nie węzeł. Dworzec... O, właśnie, się zmienił ćwierkarz, widzę. A tego to nie wiem, co akurat mnie cieszy. Nie, nazwa miasta jest dobrym, to jest ćwierkacz. Sam z siebie się zmienił. No dobra, jak mu będzie. Już może właściwie być. Ale widzę, że się zmienił po cichu i nawet nie zauważyłem tego zbytnio. To już mi się mniej podoba. Dobra, to tak, zróbmy sobie tutaj miejsce na ten nasz dworzec, żeby nie było. Już teraz miał być mniej dzień, bardziej odcinek, ponieważ
No, czas na odcinek też się oczywiście kończy. A już dosyć długo go nagrywam, tym bardziej biorąc pod uwagę, że nie mam czasu na nagrywanie w ostatnim czasie. Zresztą jak może sami też mogliście zobaczyć, dosyć ładnie. Nie miałem czasu na nagrywanie odcinków. No, to nie jest trudne do zauważenia, bym powiedział wręcz raczej. Do czego to doszło? A widzę, ma czasu na nagrywanie City Skylines. No właśnie. Też się zastanawiam, do czego to doszło. No cóż. No, podczas pewnego etapu, no, nawet na ten ma czas. Chociaż wiadomo, jak będzie na niektóre rzeczy zawsze mam czas, ale to jest zupełnie co innego. No to tak, w teorii tutaj to ładnie sobie tutaj już stoi. Teraz tak. No właśnie, to tak mi kompletnie tutaj od czapy będzie chciało to się wykręcić. Chyba, że będę tutaj jakoś z tym walczyć. Chyba niestety przy tym będę musiał pozostać. I będę musiał jakoś z tym powalczyć. Ewentualnie, czekajcie, od drugiej strony mogę postawić tutaj dworzec. Chyba to jest nawet lepsza, bym powiedział wam, opcja. Bo nie będę musiał tutaj z tym walczyć zbytnio, a będę mieć od razu już tutaj raz zjazd w dół. Czyli po prostu byśmy pozostali właśnie na tym poziomie. Nie na tym, a na tym poziomie, o. I bym tutaj go sobie dociągnął po prostu do jakoś gdzieś tutaj, dotąd. O. I byśmy sobie puścili dalej tą drogę prosto. I później tutaj zaraz to zobaczycie, jak to będzie wyglądać mniej więcej. No tak, po pierwsze wyłączmy sobie to. O, to dosyć. Bo to mimo wszystko trochę pomaga. Dalej, zróbmy sobie postawkę nasz dworzec. No, mieszkańcy ci tutaj będą na pewno przeszczęśliwi, bo tutaj coś takiego jak dworzec to jest evenement, bo tu nie ma komunikacji. O, właśnie to lubię. Dobra, to oni się cieszą. A tu, a ci się nie chcą podłączyć, bo jest zbyt blisko. I jeszcze nierówne zboczy. No, a to teraz sobie musimy przesunąć. Tak, coś tutaj zepsuli, to się natychmiast przestałem, powiedział. No, czekaj, to jest chyba zbyt blisko będzie. Jeżeli się nie mylę, tak, to jest zbyt blisko. Teraz musimy sobie to przestawić. O, jeden do tyłu. W ogóle dzisiaj to miałem jakieś dziwne dzień, bo 11 godzin siedziałem. To jest przesada. 11 godzin siedzieć tam gdzie się nie powinno siedzieć aż tyle godzin. To jest lekka przesada, bym powiedział. Ja wiem, że ja bardzo się angażuję w to, co się tam dzieje, ale bez przesady. 11 godzin. To jest przesada. Nawet wy byście nie wytrzymali. A co dopiero ja? Ja wytrzymałem, no, tak jak mówię. Ja się po prostu tam poświęcam do tego miejsca. Dosyć mocno bym powiedział, znaczy. No cóż. Dobrze, że na koniec chociaż była dyskoteka, coś tego typu rodzaju. No i tak koniec końców, jak skończyło się wszystko, to ja musiałem tutaj wrócić do domu, nagrać szybko ten odcinek. Właściwie ja teraz jeszcze go nagrywam, więc mogę powiedzieć, że nagrać szybko odcinek. No i skoro cały czas go jeszcze nagrywam. No i parę jeszcze innych rzeczy do zrobienia jest. Tak, tu będzie pewna dzielnica. Nie mam żadnego pojęcia, jaka to będzie dzielnica, ale tu jakąś dzielnicę sobie jeszcze wkręcimy. O, tego samo mi tu brakowało. Więc tutaj sobie już pozostawię ten dojazd faktycznie. No, ale na razie możemy to sobie pozostawić, jak teraz to wygląda. I teraz sobie zróbmy nasz zjazd tutaj w dół. Nie wiem, dzisiaj tutaj może dziwi, że ja muszę chodzić w jakiejś bluzie czy coś. Chcę, żeby założyć na siebie kurtkę. Nie rozumiem, co im chodzi. Dzisiaj pogoda ciepło, 8 stopni. No sobie na 8 stopni, a biorąc pod uwagę to, co ja robię w weekendy, to 8 stopni to dla mnie to jak upał, już bym powiedział, czy... No. I tak, tu widzimy jest od razu ten nasz mostek. No, mam na myśli oczywiście ten. I tutaj z tego co kojarzę jest dosyć ruchliwa trasa, bo chyba aż dwa pociągi tam jeżdżą. Czekajcie, sprawdźmy to. Już wątpię, żeby to było aż dwa pociągi. Nie ma tutaj dwóch pociągów, to byłaby lekka przesada. Tak, tu jest cały czas, wiecie, tu jest cały czas miejsce na przyszłą zbudowę, tak? W tym mieście to akurat. Akurat jest zmiana normalna. No dobra, gdzie ten pociąg jedzie? Pociąg jedzie tędy. Okej, okay. Jeżdżę tutaj. Widzę to. I jedzie tędy, ten zielony. Zielony sobie tutaj jedzie, okej. Okay. I wjeżdża na dworzec nasz główny i tu kończy aktualnie bieg. No tak, tu jeszcze będzie więcej wjazdów oczywiście, jak potem czymś sobie postawimy nasz dworzec.
No i tak, tutaj teraz się pojawi faktycznie nowa linia, która będzie biec, ten, tak jak teraz ten pociąg. O, ten pociąg tutaj sobie ma ładny bardzo zakręt. No tyle ładny, że my sobie nawet go pozostawimy, tak jak jest teraz pod ziemią. Natomiast tutaj drugi będzie sobie odbijać na ziemi. O. Obok naszych tutaj zresztą będzie... O, to właściwie możemy nawet zrobić. Obok tutaj naszej półki, gdzie będą wszystkie pompownie i tak dalej, przepompownie tutaj zlokalizowane na dole. Tak, na tej półce tutaj chciałbym to właśnie tak zorganizować. O. I dzięki temu będę mógł już trochę bardziej tutaj nad tym myśleć, jak to będzie w przyszłości wyglądać. Czyli tak, tutaj jest jeszcze jakaś tam faktycznie w miarę taka część, którą mogę jeszcze tutaj wykorzystać czy coś, no ale to jest na późniejsze jutro, tak? Dobra, to tak, to sobie wywal. To właściwie też. Nie, zanim mi tam... W sensie to już eksploduje chyba, tak? Na pewno. Pewnie na pewno mi powiedział. Czyli zaraz tu zacznie mi eksplodować woda. Ale to za chwilę. Zapisywanie. O, ładno mi ma pieniądze i nawet ludzie są na plusie. A to jest... Przy 150 liczy, tak? Bo ogólnie Snowfall też niedługo zaczniemy z powrotem tą magiczną serię. Ja wiem, że to nie z was ją uwielbia. Nie wiem, mówić oczywiście, kto ją najbardziej uwielbia, ale jest po prostu tutaj uwielbia serię ze Snowfalla. Do takiego stopnia, że aż nie chcę oglądać żadnego odcinka z niej. Nie, no, oglądają tam czasami. A, to widzę. To widzę, że ptamy pływały. Ale czyli to właśnie faktycznie pływały. Tak. A, bo tutaj nie ma miejsca. Tego chyba mi nikt nie powiedział, że tu nie ma miejsca. No to w takim wypadku faktycznie tu trzeba zjechać to. I tutaj musimy pozostać tak bardziej, o, w ten sposób. A, trochę dużo nie zmieni. Tak, bo tutaj są, no tak. Tak, tak, to jest w tą stronę odbijasz, w tą stronę odbijasz. Tutaj tak. Czekaj, tutaj tak i tutaj tak. Powiedzmy teraz, powiedzmy, że to, to że spokojnie wybuduję tutaj to, co teraz wybudować. Czytaj to. Właściwie to nawet możemy sobie chyba tak zaokrąglić tak. No, 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 nawet bym powiedział, że na pewno. Okej, okay, dobra. Ładnie zaokrąglone, więc mamy miejsce już na nasze przypompownie i tak dalej. Cały tutaj tam imprezkę, którą zaraz tutaj doskręcimy. I nasz tor pociągowy jest puszczony. Więc tak, zacznijmy od pociągów, bo one tutaj są mimo wszystko jednym z ważniejszych rzeczy, jaką tutaj puścimy. To tak, tutaj to sobie ładnie wszystko wjeżdża do dołu. Nawet miejsce w teorii na taki przejazd gdzieś w dół. To tak, zacznijmy od tego. Tutaj to jedzie, nie wiadomo mi... A, bo tu jedzie nad tramwajami. Okej, okay, no dobra. To wszystko wina tramwajów. To my tutaj sobie to trochę zmienimy. Mianowicie to już... To będzie trochę inaczej teraz tutaj płynąć. Płynąć to też chyba. Okej, okay, dajmy sobie nasz most. Tutaj kolejowy, który tutaj był postawiony przed chwilą jeszcze. Dajmy sobie miejsce jakby coś na jakąś drogę. Jak chcemy dać miejsce na drogą drogę, to poczekaj, dodajmy sobie więcej miejsca tutaj. Później już będzie. Dobra. Powiedzmy, że jest w miarę ok. I teraz bierzemy sobie stąd. Nie, wyżej trochę. No powiedzmy, że jest chyba dobrze, a właściwie możemy wziąć to po prostu po takiej całości na maksa. I stąd teraz tutaj robimy zjazd do tego. Wygląda to dzięki temu dosyć odjechanie. Mam na myśli nieźle. I później stąd tutaj będzie to sobie zjeżdżać w dół. Nasze pociągi, w sensie te tutaj, które mają normalnie trasę tutaj dołem. To tak, to mamy zrobioną część. Okej. Dobra. Tutaj, a w ogóle jakby ktoś nie zauważył, to jest ta muzyczka świąteczna. Leci teraz. Tak, bo ja już się powoli zaczynam. Powoli zaczynam już je rozpoznawać, które to jest które. Oczywiście powoli, no ale zawsze już coś.
Tak, właściwie tutaj w teorii nie musimy aż tak zjeżdżać w dół. Ale bym powiedział, że gdybyśmy zostali na tej półce, to chyba by to lepiej wyglądało. No, ale sobie zostawmy tą półkę i z tej półki będzie tutaj po prostu to zjeżdżać w dół. Bo tak, bo ten pociąg, oczywiście, w sensie ja dzisiaj zamierzam postawić ten, żeby nie było. Nie. Co jest? Ile? Coś mi się wyrzuciło. Amplitunę się przerzucił, dziwne. Tego jeszcze nigdy nie wydali. Tego jeszcze nigdy nie miałem. Ale dobra, niech będzie. Jakby ktoś mi przerzucił, by przełączył go z innego piętra. No i stąd będzie oczywiście wyjazd tutaj ładnie do tunelu. Co oczywiście go teraz ładnie tutaj wystosujemy. O, jest zmiana obok, jest zmiana obok. Dobra, no i tu będą właśnie nasze pociągi wjeżdżać sobie ładnie w dół. Tam, gdzie mnie to właśnie interesowało. Dalej, tutaj jak jest... O, to jest nawet się całkiem nieźle tutaj wyrównało. Tu sobie wyrównajmy. Tutaj, tu, tu. O, no i tu jest całkiem nieźle, akurat bym powiedział. A, no jak już byliśmy na tej pauzie, to możemy zostać na tej pauzie, ponieważ musimy teraz zrobić tutaj tą całą plejadę pompowania wody. Ponieważ nasze pompownie będą się znajdować tutaj. I od razu ich tutaj postawimy sobie, przerzucimy wszystkie, jakie mamy w tymże rejonie. No właśnie, nie będę mieć pewnie co tutaj jeszcze z nimi klęci, bo jak już to poprzestawione wszystko, no to będzie idealnie. Tylko teraz te całe rudy trzeba jeszcze przestawiać, jak widzicie. No jest trochę tych pompowni, no to dużo nie mówić, tak? No, no dobrze przynajmniej, że koszt przeniesiony to jest pół kafla. Więc to całkiem znośnie, znaczy bym powiedział. Tak. A, no i tutaj oczywiście, żeby nie było, ta stacja jest wyłączona z ruchu pociągów. I ta też, takich zewnętrznych, bo jak tutaj będą pociągi zewnętrzne wjeżdżać, to będzie koniec świata, bym powiedział. Jeszcze ten, już będą mieli tutaj dojazd do wiadomo kąd, ale bez przesady. Bez przesady z jeszcze jakimiś innymi pociągami. Tak, powiem wam, że jak tutaj postawimy sobie ten dworzec południowy, północny chyba, to on tutaj nawet dosyć nieźle ładnie tutaj zamknął tą komunikację w tejże części. Bo tutaj tak było trochę, to zrobione tak trochę się naszalono i tutaj te pociągi zazwyczaj kończyły w dziwnym miejscu, a teraz jak faktycznie zamkniemy sobie tutaj tą część, to będzie miało większy sens. Tu sobie dorzucę już trochę więcej tego na przyszłość. Teraz tylko trzeba podłączyć każdy do każdego, bez przeskakiwania. Widzicie, tego jest dosyć dużo. Zasilania oni będą mieli z pewnej góry, zaraz wam pokażę której. Trzeba wywalić każdy kawałek tej rury. Dobra. I tutaj jego też sobie z nim podłączenie. I właściwie to jest tyle. Tego tutaj wywalamy, tak samo tutaj. I oni mają już odpowiednio tutaj podłączone tyle. Tego druga. Tu sobie możemy to aktualnie spokojnie wywalić. I ja bym powiedział, że tutaj to sobie możemy zakręcić trochę. Dobra. No i powiedziałbym, że jak na razie, jak na aktualną sytuację, to jest całkiem nieźle. Dobra, tutaj też by to ładnie wyglądało. No jak teraz to wygląda tylko. Też się... No. No, teraz jest lepiej. Tak, nasze plany zostały dozwolone jeszcze gdzieś tutaj po drodze, to pamiętam jak robiliśmy tutaj ten mostek, to coś tutaj kręciliśmy, o właśnie, mowa. To wywal. Stąd sobie zróbmy tutaj takie bezpośrednie podłączenie. No. No i tak, tu mamy już ten nasz pociąg teoretycznie przygotowany do naszego podłączenia. Aby tutaj już pomóc, to ten pociąg, który jedzie stąd, będzie tędy jechać. O, dokładnie. Proszę bardzo, tutaj macie też dodatkową stację, więc powinno to was oczywiście cieszyć, a nie inaczej. I kolejną rzeczą, jaką tutaj sobie dostawimy, tu jest właściwie takie skomunikowanie do tych części, teraz sobie widzimy, to tu mamy nasze promy i tu będzie przystanek promowy. Będzie przystanek promowy naprzeciwko właśnie tego, co jest tutaj po drugiej stronie. No i tak, jeżeli byśmy go postawili tutaj, to nam się nie, oczywiście nam się tutaj postawi jakoś za wysoko. Czy my coś z tym możemy zrobić? No nie wiem. No nie wiem właśnie, bo tutaj tak...
tak tutaj te budynki lubią się stawiać. O, na podniesieniu. No ma trudno. Nie mam co z tym zrobić, nic niestety. Okej, to niech będzie i stąd zróbmy sobie tą naszą drogę dojazdową. O, proszę bardzo. Tu oczywiście nie będzie świateł, tak? No i tak, w teorii mamy tutaj podłączone to. Ty oczywiście potrzebujesz wody. Prąd chyba tu ci już nie jest już tak bardzo niezbędny, mi się wydaje. Ale zaraz zobaczymy. Dobra. To mamy zrobione i tutaj pomiędzy jedną a drugą częścią oczywiście będzie, bo teraz to puścimy, ścieżka piesza. Bo to jest jedna z rzeczy, która tutaj byłaby dosyć ważna. Tak, i znowu się nie potrafisz tutaj już znowu wysłowić. No ale tak, to sobie wywalmy. Się to zaraz wróci tutaj, tak? Tylko sobie musimy zrobić miejsce, o, żeby ten do tego i ten nawet w miarę możliwości do tego. Ty zaś tutaj jak się łączyło, to ty z tym się łączysz, a ty będziesz właśnie łączyć się z tym, ale tak, żeby mnie to zainteresowało, czyli bez jakichś odjechanych zakrętów. Dobra, no i stąd wiadomo, przerzucamy sobie nitkę w jedną stronę. Także teraz mamy właściwie przystanki w dwóch kierunkach. Brzmi to naprawdę, gdybym powiedział dla was, jak dla mnie przynajmniej, ciekawie. Dobra, no i tak. Tutaj oczywiście musimy sobie pozostać na minimalnym podniesieniu. Coś tak, tutaj. Jak ja to mogę zrobić, żeby tutaj to mi się nie przyczepiło? Chyba nie, chyba się nie da. To sobie zrobimy to od tej strony. Tak, tylko tu zaraz będzie wchodzić w zoo. A od tej strony mnie tak samo? No chyba niestety tak. Chociaż, czekaj. Albo zamiast robić takich mostków, zrobimy sobie zwykły. I później go ulepszymy. Może to jest pomysł? Nie, tutaj też się nie chcę zrobić. Trudno, musimy zrobić to sobie. Zrobimy sobie go jeszcze inaczej. Razem pokażę jak. Tylko tak, zacznijmy sobie go od tej strony, bo to będzie lepsze połączenie. Więc tak, tutaj widzę, że jest właśnie ten nasz tunel. On nam trochę pomoże, bo jest będzie raz, dwa. Albo i nie. Albo i nam nie pomoże. To poczekaj, to stąd. Tu będzie iść. Raz, dwa. To tak. Aby on nam tutaj sobie ładnie właśnie wszedł. Czyli jaką my mamy tu wysokość? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Mamy wysokość naszą docelową, którą byśmy chcieli sobie pozostawić. Teraz musimy znaleźć miejsce, gdzie tutaj się to wczepi. Czyli gdzie będzie stać, nie będzie nikomu przeszkadzać. Takie szukanie tego miejsca może potrwać latami, bo wam powiem od razu już z przyzwyczajenia Cities, więc ewentualnie możemy zrobić coś takiego. I po prostu raz, dwa, trzy zrobić. Tak, tu widzę, że jest kawałek ścieżki został zawodowy, ale no już na razie nie będę na ten temat nic mówić. Stąd sobie oczywiście musimy robić zakrętoną ścieżkę, rzecz jasna. Dobra, i teraz sobie dojedziemy. Co? A, tutaj zrządził, że jest za nisko nad tym. No, masz tam swoją niby wysokość. I nawet mamy dojście. Albo jego nie mamy. Okej, teraz mamy większy problem niż mi się wydaje, bo jeżeli wywaliliśmy ten kawałek, musimy wywalić. Ja nie mogę. Dobra, poczekaj, dajcie mi chwilę. Dobrze, mamy to w miarę zrobione. I tak, jedyne co teraz przykry. No, ludzie korzystają z naszej kładki, więc to jest bardzo pocieszające. Nie masz cały czas prądu, co najciekawsze. Nie chciałbym tutaj dociągnąć zbytnio aktualnie.
Mogę ci tutaj jakieś sklepiki aktualnie użyć. O, i to jest, nawet bym powiedział, więcej niż dobry pomysł. Bo tu zawsze jakiś sklepik, czy ewentualnie park, który teraz tutaj jeszcze mu wsadzimy, nie powinien być złym rozwiązaniem. Tylko jakiś przyziemny, niewielki i jakiś strasznie ogromny park też. Czekajcie. No, może rzeczywiście tu jakiś park wsadzimy. Coś już chyba nie jest potrzebne, no. Tak, no nie jest potrzebne. No ma, no to jak nie jest potrzebny, no ma, możemy sobie przedłużyć tą drogę właściwie. I dzięki temu sobie tutaj spokojnie wsadzimy jakiś parczuś. I tym parczuciusiem może być coś takiego. Nasze bardzo. O nie, no ma, mamy dużo pieniędzy. No, możemy postawić tutaj faktycznie dobre budynki. A mam tu na myśli basen publiczny. Wiecie bardzo, jak oni się ucieszą na basen publiczny? No, a może się nie ucieszam, bo już właściwie mamy jeden z najważniejszych tych budynków postawionych tutaj, ale to nie zmienia faktu, że... No właśnie. Właśnie, a propos, my zbieramy cały czas pieniądze na kosmiczną windę, bo to jest 1,5 miliona i my tylko na to zbieramy już właściwie, tak? Bo tego nie robimy. Bo to jest... a wykonalne, więc powiedzmy. No i tak, tutaj jak widzimy, nasz link już całkiem nieźle. Jedyne, co teraz jeszcze zrobię dla was szybko, to tak, to jest dosyć już krótkie i szybkie na temat. To jest przebudowa szybko tego drogi i postawienie już naszego dworca, abym nie musiał na niego zwlekać w kolejnym odcinku. Tylko jak już dzisiaj go postawię, to już będzie właściwie postawione i będziemy mogli na nowo już się nim zająć w kolejnym odcinku, co jest mnie bardzo cieszy, bo... No, dworzec północny... Czegoś takiego jeszcze nie było. Nawet w Warszawie nie ma dworca północnego. Jedyne, co też teraz zastanowiłem... Tak, tu jest nasza... Tu jest stacja faktycznie dla tych naszych ludzi. No pociągi jak tam kursują, tak kursują. I w teorii możemy sobie te pociągi jakoś stąd wyciągnąć i żeby wjeżdżały na nasz dworzec nawet. No zobaczymy. Zobaczymy. Prawdopodobnie nawet może i tak zrobimy. Natomiast jedyne, co teraz zrobimy, to... Ja sobie zrobię, żeby tutaj ludzie się budowali i szybko lecimy dalej. Dobrze, no i tak jak tutaj widzicie, mamy już postawiony w teorii nasz dworzec. Oczywiście tutaj się też trochę zmieni. Mamy tutaj podniesiony teren do tego właśnie naszego trawiska. Ono trochę też się jeszcze zmieni, tutaj będą rozjazdy, zjazdy i tak dalej po robie. Tutaj mamy już podłączenie z tej strony. Tutaj są dwa tory pod ziemią, już tutaj będą się łączyć z tym i trochę nam się to łączy. Oczywiście jeszcze się pojawia jeden tor od tej części, od naszych pociągów pasażerskich. Co tu dużo mówić, nasz park nie zarabia na siebie, ale z tego co widziałem, ludzie korzystają z niego, więc się cieszę. Jeżeli ci nie wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. A to jest nasz projekt Eden. Jak widzimy, nasza dzielnica okrągła coraz to lepiej wygląda. Cześć!